adrift on a bitter wind. The people pray for strength and guidance. They should pray for the mercy of a swift death. For I have seen what the darkness hides. Z tej strony MF. Mam dla was dzisiaj ciekawy filmik. Dzisiaj zaczynam nową serię. Takie wrażenie RPG z Diablo 3. To jest mój monk, jak widzieliście. Ubrałem go w taki ciekawy sprzęt, a mianowicie całkiem w elitarne przedmioty, co by tak ciekawie wyglądał. On ma 60 level oczywiście. Już dawno jestem na Inferno w którymś tam akcie. Więc jest trochę dokoksany. Jak widzicie, przedmioty są dość ciekawe. To były bardzo tanie przedmioty, tak po prostu, żeby był taki trochę feeling. Generalnie chodzi o to, żeby potwory na normalu poczuły się jak na Inferno. Więc chodzę sobie i będę zabijał ich jednym strzałem, tylko po to, żeby pokazać wam fabułę. No i ogólnie przejść Diablo na normalu. Jak widzicie, statystyki mam trochę naprawdę nie z tej ziemi, jak na pierwsze, jak normal. Także zapraszam i subskrybujcie, oceniajcie. Miłego oglądania. Bogowie istnieją we wszystkim. I widzę, jak wokół pojawiają się zwiastuny zmian. Wiatr niesie nienaturalny chłód. Mój lud zaś zaczyna się niepokoić. A teraz ogień pali sklepienie niebieskie. Muszę wypełnić wolę patriarchów. Jestem ich oczami, kiedy chcą patrzeć. Jestem ich pięścią, kiedy chcą uderzyć. Jestem ich pochodnią, kiedy chcą nieść światło prawdy. Wysłali mnie w miejsce, gdzie spadł niebiański ogień. Umysł jest czysty. Uwolnię Tristram od umarłych, których ożywił ogień. Wyczuwam strach i śmierć. Gwiazda jest blisko. Równowaga tej krainy została zachwiana przez spadającą gwiazdę. Chcę ją znaleźć. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba, Lea. Porozmawiaj z nią. Kapitanie Rumford, idzie tu więcej zmarłych! Nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie przepędzimy! Jest ich więcej! Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty. Straże! Otworzyć bramę! Le znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Spalić zwłoki, zanim znowu ożyją. Zakarum popadło w niełaskę.
Tyś, Lea? Rumford powiedział, że przeżyłaś upadek gwiazdy. Tak, ale mój wujek Deckard spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Rany mi się przemieniają! To mi wykańcza interes. Umarli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Odeślę ich na wieczny spoczynek. Wybawię twoje miasto. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Szesnastu zbrojnych wyruszyło. Tylko... Pomogę wam w walce z żywymi trupami. Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Ja nie podzielę ich losu. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Tam jest jedna z plugawych matek! W ruinach przy drodze jest ich więcej. Miasto powinno być bezpieczne. Na razie. Ruiny starego Tristram. Dzień wiatru wciąż unosi się. Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć. Chodźmy, poszukamy twojego wuja. Najpierw musimy otworzyć katedrę. Strażnicy zamknęli ją, zanim zostali zaatakowani. Rumford powiedział mi, że przebili się do chaty Adrii. Klucz powinien tam być. Obiecałem Marko, że go ochronię, a teraz on nie żyje. Otworzę ci bramę. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychował mnie wujek Deckard. Co się stało z twoim ojcem? Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. Patrz, ukryta piwnica. Chodź ze mną. Tutaj ukryte są tajemnice twojej matki. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Kapitan Dalton? Oto klucz i dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka Deckarda. Odnajdę twego wuja. Ty tu zostań i spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej. Dziękuję.
z tobą. Katedra w Tristram. To tutaj spadła gwiazda. Gwiazda spadła tutaj. Pęta się burza. Cię zawodzi. Pomocy! To jest we mnie! W środku! Wydawało nam się, że umarli stamtąd nie wyjdą. Niech Akarat ma mnie w opiece. Plugawe pomioty! Odejdźcie precz! Precz! Aby ta półka wytrzymała. Ból szkieletów? Obudziła mnie moc gwiazdy. Wkrótce wszyscy będą cierpieć tak, jak ja cierpiałem. Straże! Chcę mieć jego kości! Pomocy! Dziękuję ci, ale czemu ryzykowałeś dla mnie życie? Jeszcze nie pora ci umierać, starcze. Pójdźmy, Lea cię oczekuje. Jak to dobrze, że Lei nic się nie stało. Obawiałem się najgorszego. W starych mapach znalazłem wzmiankę o tajnym przejściu. Musimy omówić sprawę gwiazdy. Wracajmy do Tristram. Spełniłem obietnicę i wybawiłem wuja Lei, Deckarda Cain'a. Ocaliłem go przed stworem zwanym Królem Szkieletów, który teraz broni mi dostępu do gwiazdy. Wujku, żyjesz! Dzięki tobie i twojemu przyjacielowi. Zostało nam niewiele czasu. Powiedz, co wiesz o gwieździe. Obawiam się, że niewiele.
choć proroctwo dni ostatnich wskazuje, że jest to znak początku końca. Wujku, proszę, wystarczy tych twoich historii. Najważniejsze, że wróciłeś. Król szkieletów był niegdyś naszym ukochanym władcą, Leorykiem. Zło diablo doprowadziło go do obłędu. Stracił obu synów i własną duszę, aż ostatecznie został pokonany. Zdaje się, że teraz powstał ponownie, by nękać tę ziemię. Tym niemniej król szkieletów stanął mi na drodze do gwiazdy. Pokonasz go dzięki starej koronie. Odszukaj kowala, Hedriga. On wie, gdzie jej szukać. Leo, nie powinnaś lekceważyć znaków. Nie wierzysz dowodom, które masz przed oczami? Groza już raz nawiedziła Tristram i miasto przetrwało. A to z przekazami. Księgi Zakarum wieszczą pojawienie się gwiazdy. Zwoje Horadrimów wspominały o ożywionych zmarłych i władcy kłamstw. Proroctwo dni ostatnich mówi, że u schyłku dziejów na niebie pojawi się pierwszy znak. Wiem, opowiadasz mi te legendy od 8 roku życia, wujku. Uważam tylko, że nie powinniśmy w nie do końca wierzyć. Lea spędziła noc u boku żony kowala. Opiekowała się... Słyszałeś? Stary Rumford... Kowalu, Deckard Cain powiedział, że pomożesz mi znaleźć koronę Leoryka. Nie teraz. Chodzi o moją żonę. Jest zamknięta w piwnicy, tak jak inni pogryzieni przez umarłych. Muszę się nimi zająć. Ale jak mam zabić własną żonę? To smutne, ale konieczne. Pomogę ci. Dziękuję. Chodź za mną. Przyjaciele, wybaczcie. Należy to zrobić. Mira, ukochana, wybacz mi! Hedrigu, pomóż mi! Nie poradziłbym sobie bez pomocy. Jestem twoim dłużnikiem. Nazywam się Hedrig Emon. Tak się składa, że szukam korony Leoryka. Słyszałeś może o niej? Tak, i mogę ci pomóc ją znaleźć. Została pochowana wraz z kanclerzem, moim dziadkiem. Jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w Kotlinie Lamentów. A jeśli zobaczysz w okolicy mojego przygłupiego czeladnika, każ mu wracać do miasta!